Muzeum II wojny światowej w Gdańsku usunięto ekspozycje przedstawiające świętego Maksymiliana Kolbe, rodzinę Ulmów oraz rotmistrza Pileckiego. Jak samo muzeum poinformowało, zawieszenie w centralnych punktach przestrzeni portretów ojca Kolbego i rotmistrza Pileckiego zaburzało antropologiczny charakter narracji. Zaś fotografia rodziny Ulmów rozbijała kompozycję artystyczną i spójność narracji. A może chodzi o to, by nie wspominać, że Polacy jak rodzina Ulmów ratowali podczas II wojny światowej Żydów? Pilecki również mówił, że Oświęcim to była igraszka w porównaniu z tym, jakie tortury zaserwowali mu już Polacy. To, że rotmistrz Pilecki do końca walczył o Polskę, tak naprawdę o wolność Polski i został dopiero zabity nie w czasie II wojny światowej, ale już po wojnie przez polskich komunistów. No i to, że święty Maksymilian Kolbe był duchownym i oddał życie, sam się zgłosił, by jego zabrali do komory śmierci zamiast innej osoby z obozu.